Panie, dziękujemy Ci, że jesteś zawsze z nami, że tym razem też będziesz z nami. Panie, pokornie się chcemy Tobie oddać. Chcemy prosić Cię, abyś Ty dzisiaj do nas mówił, abyś to Ty wkładał swoje słowa w nasze usta, abyśmy nie błądzili po bezdrożach, byśmy pod żadnym pozorem dzisiaj nie uchybiali, chociaż uchybiamy tak w wielu rzeczach. Panie, dzisiaj nas zachowaj, byśmy mogli poznać Twe słowo, poznać Ciebie. Amen. Kochani, od jakiegoś czasu omawiamy dekalog, omawiamy 10 przykazań. To już 10 część. Ci, którzy uważnie śledzą nasz cykl tematyczny, to spostrzegą, że już to jest 10 raz, 10 część. I w ciągu tych 10 części omówiliśmy już 6 przykazań. Omówiliśmy przykazania w pełni, które dotyczyły relacji Boga z człowiekiem, a raczej człowieka z Bogiem, bo te przykazania mówiły wyraźnie o tym, co człowiek powinien robić, aby mieć jakąś relację, aby nie przestępować przykazań Bożych. A więc przykazania, o których mówiliśmy, dotyczą przede wszystkim ludzi. To nie Bóg jest zobowiązany przestrzegać przykazań. Te przykazania są dane nam. Omawiamy dekalog, tak jak już powiedziałem. I chociaż dekalog zawarty jest w Starym Testamencie, chociaż czytamy z drugiej Księgi Mojżesza, to jest ten oryginalny tekst, 20 rozdziału, to tak naprawdę, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, ponieważ pewnie rodzą się pytania, we mnie się takie przynajmniej rodziły, czy prawo mojżeszowe, czy dekalog, czy zakon, czy prawo mojżeszowe obowiązuje chrześcijan? Tak jak już sobie o tym mówiliśmy i raz jeszcze to przypomnę, aby na tym etapie także rozwiać wszelkie wątpliwości, nas chrześcijan przede wszystkim obowiązuje to, czego Pan Jezus nauczał. Przede wszystkim. Ale to nie stoi w konflikcie do dekalogu, bo już o tym mówiłem, że Pan Jezus powtarza praktycznie wszystkie przykazania dekalogu. Mówi o tym, aby nie zabijać, mówi o tym, aby nie oszukiwać, nie kłamać, mówi o miłości wobec Boga i mówi o wszystkich przykazaniach z wyjątkiem szabatu, o tym już mówiłem. Gdybyśmy jednak stwierdzili, że to prawo, dekalog, które zawarte jest w drugiej księdze Mojżesza, jest aktualne w tej wersji, która tam się znajduje, to należałoby zaopatrzyć się w kamienie, po pierwsze. Bo to prawo, które tam jest zawarte, mówi o tym, że grzeszników należy kamienować. Więc jeśli chcemy być tacy, jeśli chcemy być posłuszni Staremu Testamentowi, to byśmy musieli być mu posłuszni w pełni. A pozostaje pewien kontrast, ponieważ wybieramy coś ze Starego Testamentu, a coś odrzucamy. No i nie jeden może mieć jakieś wątpliwości. Dlatego uczulam i zwracam na to uwagę, że to, co Pan Jezus nauczał, jest dla nas najistotniejsze. A więc On mówił o przykazaniach, ale zabraniał czynić konsekwencji za nieprzestrzeganie tych przykazań. Kto jest bez grzechu, powiedział do tych, którzy chcieli go wystawić na próbę, niechaj pierwszy rzuci kamień. Więc my kamieniami nie będziemy rzucać i nie będziemy przestrzegać tych wszystkich 613 przepisów Starego Testamentu. Nas obowiązuje przede wszystkim to, co Pan Jezus naucza. Ale mówimy o dekalogu i pozwólcie, że w ramach wstępu otworzymy sobie list Jakuba, 2 rozdział, 11 wiersz, i on nas tak jakby wprowadzi w to, co będziemy dzisiaj słyszeć, nad czym będziemy się skupiać, o czym będziemy myśleć i co będziemy rozważać. List Jakuba, 2 rozdział, 11 wiersz.
Bo ten, który powiedział, nie cudzołóż, to jest taki wstęp do dzisiejszego rozważania, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o przykazaniu siódmym, który mówi nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu, powiada autor listu Jakuba, a więc Jakub, nowotestamentowy autor. Więc zwracam uwagę, moją uwagę na to, co miał na myśli Jakub. Przede wszystkim chciał udowodnić nam, czytelnikom, a także tym, do których pisał, że jeśli człowiek uchybia w jednym, to winien jest wszystkiego. Te przykazania, które on tutaj zamieścił, są tylko przykładami. Nie zależało mu na tym, aby je rozważać. Dał je tylko jako przykład. Że jeśli człowiek przestrzega 9 przykazań, ale jednego nie przestrzega, czy 8, albo jednego nie przestrzega, albo 2 nie przestrzega, to winien jest wszystkiego. To winien jest wszystkiego. To tak bardzo koresponduje, zgadza się ze słowem, które mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Może przestrzegamy tak wiele, wiele wierszy Bożego Słowa. Może trzymają się nas mocno te wiersze Bożego Słowa, ale może w czymś innym nie dostajemy, uchybiamy. Winni jesteśmy albo winni byliśmy. Ale mówię to po to, abyśmy dzisiaj popatrzyli przez pryzmat krzyża i Golgoty, tego, co stało się na krzyżu, omawiając ten werset: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bo doprawdy wszyscy zgrzeszyli, i ja, i wszyscy, jak tu jesteśmy. Ale zajaśniała łaska. Pan Jezus przyszedł, aby ten grzech wszystkich wziąć na siebie. I to, co stało się na krzyżu, dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Tam zlała się krew Bożego Syna, ale także zlała się obfita łaska. Łaska zbawienna, łaska, która nas uwalnia od grzechów. Więc dzisiaj patrzymy na dekalog już troszkę z innej perspektywy. Jako ci, którzy zostali uniewinnieni od przestępstw tego dekalogu. Ale też jako ci, którzy rozważają to słowo, aby powtórnie w te grzechy nie wpadać. Więc po to także i rozważamy dzisiaj to przykazanie. Co będziemy dzisiaj, a więc o czym będziemy dzisiaj mówić, na co dzisiaj będziemy spoglądać, o czym będziemy, co będziemy rozważać. Przede wszystkim powiemy, przytoczymy sobie, przywołamy treść przykazania, jego główną naukę, to co zwykle czynimy. A że jest to przykazanie, które mówi o cudzołóstwie, będziemy chcieli zdefiniować cudzołóstwo. I może tak już się jakby wytłumaczę. Będę chciał do tego podejść bardzo teoretycznie. Bardzo teoretycznie. Postaram się na podstawie Bożego Słowa rozważyć, czym jest cudzołóstwo. Ale dalsze i dogłębne rozważanie tego tematu chciałbym pozostawić słuchaczom, a więc nam wszystkim, tak przed Bogiem osobiście. Ponieważ wokół tego tematu mnóstwo jest kontrowersji i mnóstwo niedomówień. Bardzo wiele niedomówień i kontrowersji. Dlatego postarajmy się też osobiście podejść do tego tematu. A jeśli uznacie za godne wiary to, o czym dzisiaj będziecie słyszeć, co będziecie słyszeć, to też będę Bogu wdzięczny. Czym jest przeteczeństwo? O tym też będę chciał powiedzieć, ponieważ dotykamy dzisiaj bardzo delikatnej sfery. Sfery seksualności, sfery współżycia seksualnego. Dlatego warto też wspomnieć, czym jest przeteczeństwo. I nieczystości seksualne, o których Biblia bardzo wiele mówi i przestrzega ludzi. To tak troszkę ogólniej, ponieważ cudzołóstwo w Biblii jest bardzo jasno wytłumaczone. Ja się naprawdę nieraz dziwię, dlaczego jest właśnie tyle kontrowersji, skoro Biblia zdaje się być taka prosta, a jednak taka trudna. W każdym razie będziemy chcieli przejść przez to rozważanie tego tematu.
Siódme przykazanie, jak ono brzmi? Czy pamiętacie, z którego wiersza, z którego rozdziału korzystamy, który jest to oryginalne miejsce? To druga księga Mojżesza, 20 rozdział, 14 wiersz. I tam napisane jest tak, tam Mojżesz spisując prawo Boże pisze tak. Nie cudzołóż, nie cudzołóż. A więc Bóg kieruje słowo do swojego ludu, w pierwszym rzędzie do Izraela, ponieważ im został nadany dekalog, kieruje słowo nie cudzołóż, nie cudzołóż. Inne miejsce Bożego Słowa to trzecia księga Mojżesza, 20 rozdział, 10 wiersz. To nie jest przykazanie w tej postaci oryginalnej, ale jego dopełnienie. Oto w trzeciej księdze Mojżesza, w 20 rozdziale, 10 wierszu, Mojżesz stwierdza tak. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Inny wiersz, który mówi o cudzołóstwie. Piąta księga Mojżesza, 22 rozdział, 22 wiersz. Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, tu, kiedy Mojżesz mówi o złączeniu, rozumie współżycie seksualne, to śmierć poniosą oboje, zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. I jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa, nieco bardziej barwniej opisane w przypowieściach Salomona w 6 rozdziału, w 6 rozdziale, 27 wierszu do 29. Czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, więc do swojej kieszeni, do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? Czy może kto chodzić po rozżarzonych węglach, a jego stopy się nie poparzą? Tak jest z tym, kto chodzi do żony swojego bliźniego, nie ujdzie bezkarnie ten, kto się jej dotyka. Więc te cztery wiersze, te cztery fragmenty opisują nam nieco grzech cudzołóstwa, a raczej wymaganie Boże, aby tego nie czynić. I jaka jest główna nauka płynąca z tego przekazania? Po pierwsze, przykazanie siódme w moim przekonaniu jest ochroną dla małżeństwa. Jest podniesieniem małżeństwa, instytucji małżeństwa do pewnej rangi, do wysokiej rangi. To przeciwko małżeństwu można zgrzeszyć, a więc małżeństwo ma pewną wartość w oczach Bożych i jest to wartość bardzo wysoka. I to przekazanie chroni małżeństwo. Przekazanie szóste, które omawialiśmy 2 tygodnie temu, ochraniało życie człowieka. Inne rzeczy ochraniają. No choćby przekazanie, aby czcić ojca swego i matkę swoją, ochraniało rodzinę, ochraniało rodziców i tak dalej, i tak dalej. To przekazanie chroni małżeństwo. Ma na celu ochronić pożycie małżeńskie, które ma w oczach Bożych wielką wartość. Po drugie, współżycie seksualne jest błogosławieństwem w małżeństwie. Bóg nigdzie i nigdzie nie wyczytamy w Bożym Słowie, że Bóg ma złe myśli na temat współżycia seksualnego w małżeństwie, albo jest to coś nieczystego już od razu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ pamiętam, kiedy na lekcjach religii katechezy, pamiętam jak pani, która nas uczyła, tak bardzo wysilała się, aby wytłumaczyć nam, że grzechem Adama i Ewy było właśnie współżycie seksualne. Że ten owoc, który oni zerwali, to był symbol tego, że oni współżyli seksualnie, co było przez Boga zakazane. Pamiętam to jak dziś, jak bardzo produkowała się ta pani, aby nam to wytłumaczyć jakoś. Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ jeszcze przed ich upadkiem sam Bóg im polecił: rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię. Więc nie może to być grzech. I nie możemy myśleć o współżyciu seksualnym już od razu jako o czymś grzesznym. Wcale tak nie jest. Bóg dał to jako dar dla małżeństwa, ale tylko dla małżeństwa.
Jest to coś błogosławionego w obrębie małżeństwa. To jest tak jak z jedzeniem. Jeśli, no ciężko by było i trudno by było nazwać jedzenie grzechem. No bylibyśmy naprawdę fanatykami, gdybyśmy mówili, że jedzenie już od razu jest grzechem. Ale to samo jedzenie, czynione w sposób niegodny, co nazywamy obżarstwem, już jest grzechem. Więc ta sama rzecz, jedzenie, ale czynione niegodnie, jest grzechem. Ale samo jedzenie nie jest grzechem, przecież jest błogosławieństwem. Każdego dnia dziękujemy za chleb, za pożywienie, które mamy na stołach. Ale gdybyśmy czynili je w sposób niegodnie, więc spożywali niegodnie, tak jak nie wolno to czynić, w sposób niegodny, a więc obżarstwo, o którym właśnie teraz mówię, winni bylibyśmy grzechu. Tak samo jest i współżycie ze współżyciem seksualnym. Jeśli jest czynione w małżeństwie, no nie wolno nam tego traktować jako coś grzesznego, coś nieczystego. Ale jeśli ono wypływa poza granice małżeństwa, już dawno staje się czymś grzesznym. Już od samego narodzenia jest czymś grzesznym. Co wypływa dalej z tego przykazania? Po trzecie, to przykazanie mówi, informuje nas o zakazie współżycia seksualnego z żoną bliźniego. I co się z tym wiąże innego? Zakaz współżycia seksualnego z obcym mężem, ponieważ to przykazanie też dotyczy kobiet. I zarówno mężczyzn, jak i kobiet. A więc zechciejmy spróbować sobie zdefiniować, czym jest to cudzołóstwo, abyśmy wiedzieli, o czym dzisiaj mówimy. Aby o tym się przekonać, aby dowiedzieć się, czym jest cudzołóstwo, musimy zajrzeć do pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdziału, od 9 do 10 wiersza. On będzie jakby takim wstępem informującym nas, jaka jest przyszłość cudzołożnika. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc w tym całym wykazie grzechów albo ludzi, którzy swoją postawą nie zasłużyli na Królestwo Boże, inaczej, swoją postawą wręcz zaprzeczyli Królestwa Bożego, które mogło być im udziałem, gdyby tylko pokutowali i gdyby tylko przyjęli Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ale swoją postawą absolutnie zaprzeczyli Jego nauce, Jego miłości, Jego łasce. W tym wykazie ludzi, grzeszników, są cudzołożnicy. Są cudzołożnicy, których dzisiaj jest cudzołóstwo, są cudzołożnicy, o których będziemy mówić. Ale ten fragment mówi coś więcej. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nimi jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. To całe rozważanie apostoła Pawła na temat ciała człowieka, ono ma pewien sens, ponieważ pisał do Koryntian. A jeśli zagłębilibyśmy się w informacje, w historię, to Korynt był kolebką prostytucji, był jakby ośrodkiem prostytucji. To było miasto portowe, które tętniło tego rodzaju praktykami. Tam zatrzymywali się żeglarze, podróżnicy i
zażywali życia, jakby powiedzieć może dzisiejszym językiem. Zażywali rozkoszy, które pochodziło z prostytucji. A więc Korynt i to miasto jakby było wizytówką tego miasta, była prostytucja, był ten oto biznes. A więc dlatego apostoł Paweł pisze do Koryntian, tak bardzo uczulając ich w tym temacie, aby wysławiali Boga w ciele swoim. I rozważa tutaj temat łączenia się z wszetecznicą, a więc też z prostytutką, z kobietami, które parały się tą profesją. Ale ten fragment, tak jak już powiedziałem, ukazuje przyszłość wszelkim cudzołożnikom. Jeśli ktoś cudzołoży, jeśli robi to świadomie, nigdy nie pokutował z tego grzechu, do niego królestwo nie należy. Do niego królestwo Boże nie należy. I dlatego apostoł Paweł mówi, nie łudźcie się, mówi do nas. Nie łudźcie się, że w ten sposób czyniąc, kiedykolwiek znajdziemy się w Królestwie Bożym. Więc jest to bardzo poważny temat. A diabeł chce zrobić wszystko, abyśmy żyli w ułudzie. Abyśmy robiąc i czyniąc jego wolę, mieli całkowitą świadomość tego, że jesteśmy zbawieni. O tym starałem się też powiedzieć w niedzielę. Że dzisiaj wielu ludzi myśli, że są zbawieni i nie da się ich od tego odwieść, od tego myślenia, chociaż ich życie absolutnie temu zaprzecza. Tak jak już powiedziałem chyba 2 tygodnie temu, jeśli w człowieku żyje żywy Bóg, żyje w nim żywe prawo, a więc i przykazania, takiego człowieka łatwo poznać. Boże Słowo mówi, że nadejdzie dzień, będą nadchodzić dni, w którym wcale nie trudno będzie odróżnić tych, którzy żyją w prawdzie, od tych, którzy nie żyją w prawdzie. Te dni nadchodzą wielkimi krokami. A więc temat, o którym dzisiaj mówimy, cudzołóstwa, to jest temat, który absolutnie warunkuje o zbawieniu człowieka. Jeśli apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś cudzołoży, nie będzie zbawiony, Królestwa Bożego nie odziedziczy, to warto nad tym tematem się pochylić. Pan Jezus, a 7 przykazanie. Co Pan Jezus nam powiedział na temat tego przykazania? Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 27 wiersz i 28. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Tak jak powiedziałem na początku, interesuje nas to, czego Pan Jezus nauczał i z czego naucza. Interesuje nas to bardziej, ponieważ On dał nam nowe przymierze, w którym my jesteśmy. I On to przykazanie wcale nie znosi, nie unieważnia, ale nieco bardziej rozwija. Zwiększa poprzeczkę, zwyższa poprzeczkę. Już ciężej jest przeskoczyć tą poprzeczkę. W każdym razie On dotyka genezy, dotyka głębi, wchodzi gdzieś głębiej, wchodzi do miejsca, gdzie ten grzech się rodzi, do serca człowieka, do miejsca, gdzie ten grzech się rodzi. Pamiętam taki przykład. Kiedyś miałem okazję pracować na winnicy jakiś czas i tam był taki człowiek, który opowiedział mi o pewnych rodzajach chwastów, które rosną właśnie na winnicach. I był tam taki chwast, który gdy go się tylko ucięło, już nie pamiętam nazwy, nie pamiętam jak on się nazywał, nawet jak wyglądał, ale był tam taki chwast, którego gdy się ucięło, 7 innych wyrastało w jego miejsce. Jakby wyrastało, 7 innych pędów wyrastało z tego uciętego chwasta. Więc był taki chwast. A więc to daje mi coś do myślenia. Aby się go pozbyć, trzeba było go całkowicie z korzeniem usunąć. I to Pan Jezus chce właśnie uczynić, kiedy mówi na temat tego przykazania. On wchodzi w korzeń. Wchodzi w korzeń. Bo jeśli byśmy poprzestali na tym, to gdybyśmy poprzestali na tym, co Mojżesz mówił, a więc nie cudzołóż,
to wielu z nas chodziłoby z pożądliwością w sercu, chociażbyśmy tego nie czynili. Ale Pan Jezus sięga głębiej. Ktokolwiek popatrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. To tak, jakby już z nią współżył. Job pisze zastanawiające i zdumiewające stwierdzenie. O, to był biznesmen. Człowiek, który wiedział, co to znaczy zawrzeć umowę. Zawarłem umowę, pisze w swoim 31 rozdziale w pierwszym i drugim wierszu. Ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmocnego z wysokości. On wie, że on wiedział, co to było wpatrywanie się w panny, w kobiety. Wiedział, bo wynika z tego, że z tym walczył. Więc wiedział, co to znaczy pożądliwość. Znał jego smak. Znał jej smak. Ale postanowił w swoim sercu, że będzie z tym walczył. Zawarł umowę ze swoimi oczyma. To jest taki przykład dla młodych, dla nas, nieco młodszych, abyśmy uważali, na co patrzymy. Ponieważ świat, w którym żyjemy, wręcz chce wepchnąć nam w oczy to całe bagno i smród. Już przy drogach, już nie da się spokojnie jechać drogami. Nie da się spokojnie przejechać od miasta do miasta, żeby nie zauważyć pewnych rzeczy. Dlatego czasy, w których żyjemy, są bardzo złe. Bardzo złe. Grzech wylewa się wszelkimi drogami do serca człowieka. I także poprzez oczy. Marek pisze, cytując Pana Jezusa w swoim 10 rozdziale, w 9 wierszu, 11, takie oto słowa. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Ja na temat małżeństw i rozwodów nie będę się powtarzał, nie będę rozważał tego tematu, ponieważ pastor Michał Chydzik jakiś czas temu rozważał ten temat. Natomiast dla mnie definicja, która tu jest zawarta, jest aż do przesady jasna. Jest aż do przesady czytelna. Ale my często lubimy sobie różne rzeczy komplikować. Próbujemy patrzeć na to z tej strony, patrzeć na to z tamtej strony, patrzeć na to ze strony dobra ogólnego, patrzeć na to ze strony zła mniejszego i innych rzeczy. Natomiast definicja jest dla mnie bardzo czytelna. Bardzo czytelna. To dziwne, ponieważ nauczyliśmy się chyba w naszym kraju, że jeśli coś jest zbyt proste, to jest podejrzane. Ale to jest proste. Ten fragment jest dość prosty. Dlatego jak brzmi definicja cudzołóstwa w paru punktach? Czym jest cudzołóstwo? Po pierwsze, może w ramach wstępu do tego cudzołóstwa. Człowiek związany jest małżeństwem do ustania życia współmałżonka. O tym mówi Biblia. Że tak jak zakon ma prawo nad człowiekiem, dopóki żyje, tak i małżeństwo jest zawarte do momentu śmierci. Śmierć dopiero może rozłączyć dwojga małżonków. Tylko śmierć. Nigdzie w Biblii nie przeczytałem i nie znalazłem, żeby rozwód unieważniał małżeństwo. Nigdzie tego nie przeczytałem w Biblii. Nie znalazłem, aby rozwód miał jakąś moc prawną, aby w oczach Bożych rozwiązać dwoje, którzy się złączyło. To rozwód, o którym mówi Pan Jezus, rozwód był dany człowiekowi przez Mojżesza ze względu na zatwardziałość serc ludzkich. A więc jeśli mówimy o rozwodzie, to warto to podkreślić. Jest złem. Rozwód jest złem. To jest zło. Dwoje ludzi pomimo rozwodu, na to chcę zwrócić uwagę, pomimo rozwodu dwoje ludzi w oczach Bożych są małżeństwem.
Możemy sobie dzisiaj ustalić warunki. Możemy sobie dzisiaj ustalić pewne prawa i różne schematy i ustawy, ale rozwód w oczach Bożych jeszcze nie rozwiązuje niczego. Małżeństwo w Izraelu, w Starym Testamencie, do małżeństwa dochodziło wtedy, kiedy jedna osoba współżyła seksualnie z drugą osobą. Czytamy o Józefie, czytamy o Jakubie, czytamy o Izaku, nawet o Mojżeszu, że zawarcie małżeństwa w ich przypadku zobrazowano było w ten sposób, że wchodził do namiotu ze swoją narzeczoną, małżonką i zawarli ze sobą małżeństwo poprzez złączenie się w jedno ciało. Więc jeśli idąc tą myślą, jeśli ktoś współżyje seksualnie z drugą osobą, może to stanowić dowód na to, że w oczach Bożych dochodzi do złączenia w jedno ciało poprzez ten akt. My dzisiaj ubraliśmy to w takie ceremoniały, zaślubiny, ślub i tak dalej, ale na początku właśnie tak to wyglądało. Małżeństwo stawało się ważne wtedy, kiedy jedna osoba współżyła seksualnie z drugą osobą. O tym jeszcze powiem, ponieważ jest fragment, który nakierowuje nieco jaśniej nas na to, o czym powiedziałem przed chwilą. A więc wszelki akt seksualny poza małżeństwem jest cudzołóstwem. Jest cudzołóstwem. Jeżeli chcemy rozważać dzisiaj cudzołóstwo, to musimy zapytać się Pisma Świętego, co o nim Pismo Święte mówi. Więc jeśli małżeństwo jest zawarte przez dwojga osób i jeśli któryś ze współmałżonków współżyje seksualnie, poza tym małżeństwem dochodzi do cudzołóstwa. Kiedyś, pamiętam, znowu przypomina mi się lekcja religii, mieliśmy nauczyć się na pamięć 10 przykazań, i zapytałem się w domu, mając nie pamiętam ile lat, ale chodziłem wówczas do podstawówki, któreś z wcześniejszych klas. Tato, co to jest cudzołóstwo? Zapytał młody syn, chłopczyk, który nie wiedział, co to jest. Ja zapytałem taty. No i mój tata miał kłopot, jak wytłumaczyć takiemu chłopczykowi, pamiętam to jak dziś, jak wytłumaczyć, co to jest cudzołóstwo? Dlatego w bardzo prosty sposób powiedział, pamiętam, i stało się to taką mądrością, którą pamiętam, którą warto rozważyć. Cudzołóstwo to jest korzystanie z cudzego łoża. I nie zrozumiałem tego w jakiś sposób głębszy. Myślałem, że jeśli pójdę spać do innego łóżka, to może być problem. W każdym razie lata minęły, zrozumiałem, o co chodzi, a więc współżycie seksualne. Jeśli śpisz w jakimś łóżku, niekoniecznie twojej własności, to nie jest jeszcze problem. Przecież to nie jest jeszcze problem, ale jeśli w tym łóżku śpi obca kobieta albo obcy mężczyzna, to już jest problem. To już jest problem. Jeśli dochodzi do stosunku pomimo twojego małżeństwa, to już jest bardzo wielki problem. To już jest cudzołóstwo. Cudze łoże, cudzołóstwo. A więc myślę, że cudzołóstwo jest w jakiś sposób jasne, jest w jakiś sposób czytelne. Tak jak powiedziałem na początku, nie chciałbym wdawać się w jakieś głębokie rozważanie tego tematu. Dla mnie ono jest bardzo jasne. Bardzo definicja jest jasna. Jeśli ja mam żonę, jeśli mamy żonę i męża, jeśli ja postanowię współżyć z obcą kobietą seksualnie, to dochodzi do cudzołóstwa, staje się cudzołożnikiem. Jeśli moja żona postanowi współżyć seksualnie z innym mężczyzną, a ma mnie jako męża, dochodzi do cudzołóstwa, staje się cudzołożnicą. Jeśli ja postanowię spoglądać na inne kobiety pożądliwie i pragnę w sercu swoim współżycia z nimi, dochodzi do cudzołóstwa, staje się cudzołożnikiem. I jeśli kobieta robi to samo, jeśli żona moja będzie robić to też w taki sposób, staje się cudzołożnicą, jest winna cudzołóstwa. Nie potrafię tego jaśniej wyjaśnić. Nie potrafię tego
nie potrafię nad tym dumać więcej. No staje się to dla mnie tak jasne i czytelne. Ale warto zwrócić też na to uwagę, że możemy się rozwodzić po 5 razy. Możemy szukać partnerek po 10 razy, ale stajemy się cudzołożnikami wtedy, jeśli korzystamy ciągle i ciągle z innego łoża, z innego łoża. Tak jak już powiedziałem, zastanówmy się nad tym też głębiej w domu. Rzucam tylko światło na to przykazanie, ale nie będę dalej się wdrażał w ten temat. Chciałbym też powiedzieć coś o wszeteczeństwie, ponieważ ono ma bardzo wiele wspólnego. Jeszcze jeden punkt. Cudzołóstwo to także pożądanie obcej kobiety w swoim sercu albo mężczyzny w swoim sercu. Pan Jezus powiedział, a raczej apostoł Paweł powiedział, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. I wszeteczeństwo można zrozumieć dwojako albo na wiele sposobów. Jedni uważają, że wszeteczeństwo to jest wszelkiego rodzaju dewiacja seksualna, a więc wszystkie możliwe dewiacje, a więc wychodzenie spod norm, jakie zostały nadane. Inni uważają, że wszeteczeństwo to jest konkretny grzech, konkretne grzechy. Ja raczej skłaniam się ku temu, że będą to wszystkie inne dewiacje seksualne, wszeteczeństwo i rozpusta. To będzie zaprzedanie się jakimś dewiacjom, jakimś nienormalnościom związanych ze współżyciem seksualnym. Z grzechem nie można się bawić, ponieważ zabawa kończy się źle. O tym nas naucza Samson i historia związana z Dalilą, z jego małżonką. Tak bardzo bawił się z nią, że w końcu konsekwencje go dosięgły. Tu po prostu trzeba uciekać. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. I pierwsza Księga Mojżesza, 39 rozdział, opisuje pewne zdarzenie człowieka, który postanowił wziąć nogi za pas i uciec przed wszeteczeństwem. 39 rozdział, 7 wiersz do 12. Po tych wydarzeniach żona pana jego, więc żona pana od Józefa, który był w Egipcie, zwróciła uwagę właśnie na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie. Przypomina mi się to, co dzieje się dzisiaj w internecie, w telewizji. Codziennie, codziennie, codziennie strzelanina tymi pociskami nieczystymi w oczy młodych ludzi, nie tylko młodych ludzi. Tak jakby ta żona Potyfara stała przed tym monitorem i zachęcała, zachęcała i zachęcała ciągle i ciągle. Zachęcała, namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku. Uciekł i wyszedł na dwór. Józef nie zabawiał się. Józef nie zgrywał chojraka, ale nie zgrywał bohatera. Wiedział, i ja mam to przekonanie, że wiedział, że jeśli pozostanie tam choćby minutę dłużej, może skończyć się źle. Może ta cała niewinna zabawa skończyć się źle i czytalibyśmy dzisiaj w tym wersecie o wielkim upadku Bożego męża. A jednak czytamy coś innego. On wiedział, że jeśli pozostanie jeszcze chwilkę, jeszcze chwilka wystarczyła, aby w końcu położył się z nią i współżył z nią seksualnie. A jednak uciekł, bo wiedział, że nie ma innej rady, nie ma innej możliwości. Trzeba brać nogi za pas, wyrzucić, wyłączyć, zgnieść. Uciec od tego, co go tak bardzo być może kusiło. On był człowiekiem, był mężczyzną, na pewno miał swoje potrzeby. Na pewno w jego sercu też rodziły się pewnego rodzaju jakieś
pożądliwości, ale uporał się z nimi. Uporał się z nimi, uciekł. Czym więc jest wszeteczeństwo? Tak jak już powiedziałem, to będą wszelkie dewiacje seksualne. Nie wszyscy tak myślą. Niektórzy jakoś to bardziej precyzują. Pozostańmy może przy tej definicji. Wszystkie dewiacje seksualne, wszystkie jakieś nienormalności, pornografia, to także będzie wszeteczeństwo. To tak bardzo pasuje do tej historii z Józefem. Pornografia. Dzisiaj zobrazowana jako żona Potyfara, zachęca i nęci, aby skorzystać. Współżycie seksualne przed ślubem, to też będzie wszeteczeństwo. Dzisiaj jest taka moda na to, aby młody człowiek najpierw spróbował, zanim się ożeni. Jest nawet taki ruch, który się nazywa żadnego ślubu przed seksem. A więc młodzi się nakręcają, namawiają, aby najpierw próbować, czy ta osoba, z którą będzie się później chciał złączyć, czy oni są dopasowani, tak się to dzisiaj nazywa, czy oni są dopasowani. A jednak co Pan Bóg wybiera, jest najlepsze. Nie trzeba próbować, nie warto próbować. Ponieważ to jest wszeteczeństwo, ponieważ to jest dewiacja seksualna, to jest grzech. I młodzi ludzie dzisiaj wchodzą w związki małżeńskie po już kilku do kilkunastu różnych próbach z różnymi partnerami. Dzisiaj modne są, jak to zawsze było, białe suknie na ślubach kobiet. Ale chciałoby się powiedzieć, że nie jedna kobieta, która przystępuje do związku małżeńskiego, powinna założyć czerwoną jak szkarłat suknię. Ponieważ biała suknia to symbol czystości, a nie jedna kobieta jest już nieczysta od samego początku. Ale to mówię tylko po to, aby rzucić pewne światło, ponieważ jeśli człowiek pokutuje, jeśli odda życie Panu, jeśli uniży się przed Panem, to choćby jak szkarłat czerwone były grzechy, to jednak jak śnieg zbieleją. To jest przymierze, które Pan Jezus zawarł z nami. Ale także i gwałt, to też będzie wszeteczeństwo, zmuszenie do współżycia, to też będzie wszeteczeństwo, to też będzie grzech. Chciałbym coś powiedzieć na temat gwałtu, ponieważ pewnie zrodzi się takie pytanie. Może to jest oczywista, odpowiedź będzie oczywista, ale może nie dla wszystkich. Co jeśli dziewczyna albo kobieta została zmuszona do współżycia seksualnego, więc doszło do gwałtu? Czy ona jest winna? Czy ma chodzić z poczuciem winy? Czy jej serce ma się czuć winne tego, że jednak złączyła się z jakimś mężczyzną? Przeczytajmy takie trzy wiersze, które określają różne podejście, różną sytuację związaną z tym, o czym mówię. Piąta Księga Mojżesza, 22 rozdział, 23-29. Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę zaręczoną z mężczyzną napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich i poniosą śmierć. Dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wytępisz to zło spośród siebie. Oto nie zrozumcie źle tego, o czym jest tu mowa. To jest dziwna sytuacja, ponieważ ta dziewczyna nie wołała o pomoc. Widocznie, nie wiem jak to rozumieć, ale rozumiem to, że nawet nie szukała tej pomocy, że nawet nie chciała pomocy. Widocznie to, do czego doszło, było jej życzeniem albo nawet tego chciała. Więc jest winna w tej sytuacji. Ale inny przykład. Lecz jeśli mężczyzna napotka zaręczoną z kimś inną dziewczynę na polu, zniewolił ją i złączył się z nią, to ten mężczyzna, który się z nią złączył, sam poniesie śmierć, ale dziewczynie tej nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie zasłużyła na śmierć. Ze sprawą tą jest podobnie, jak gdy ktoś powstanie przeciwko swojemu bliźniemu i zabije go. O zabijaniu mówiliśmy 2 tygodnie temu.
Wszak napotkał ją na polu dziewczyna zaręczona z innym, wołała o pomoc, lecz nikt jej nie udzielił pomocy. Więc dziewczyna była zdesperowana, szukała pomocy, chciała pomocy, nie chciała tego, do czego doszło. Jest niewinna. Inny przykład. I to jest ten przykład, o którym powiedziałem, byśmy zapamiętali, że w momencie złączenia się chłopaka z dziewczyną w sposób fizyczny dochodziło w oczach Bożych do swego rodzaju małżeństwa. I zobaczcie, co Mojżesz pisze. Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Dlatego Boże Słowo jakby rozumie to w ten sposób, że nawet jeśli doszło do współżycia seksualnego przed ślubem, to mieli pozostać już małżeństwem na całe życie. Mieli pozostać już małżeństwem na całe życie. My nie powinniśmy w ogóle dopuszczać do takiej sytuacji, żeby przed ślubem dochodziło do współżycia seksualnego. Dzisiaj o tym mówię tak bardzo wyraźnie i bardzo jasno. Nie boję się o tym mówić. Dlaczego? Bo jeśli dzisiaj tu nie będziemy mówić, to nasze dzieci, nasza młodzież będzie z internetu się uczyć i z telewizji się uczyć. Dlatego nie wstydzę się i mówię o tym śmiało, ponieważ wiem, że jest to bardzo, bardzo ważny temat. A więc czy dziewczyna, czy jeśli doszło do gwałtu, może taka osoba się znajdzie, może ktoś w internecie będzie kiedyś słuchał tego wykładu, może jesteś taką osobą, na której właśnie dokonano tego czynu. Nie musisz się czuć winny, bo to nie ty jako człowiek zgrzeszyłeś. Dokonano gwałtu na tobie. Dokonano gwałtu na tobie. Zmuszono cię. Więc w ten sposób to rozumuję. Skąd wzięła się w ogóle nieczystość seksualna? Skąd, gdzie czytamy po raz pierwszy o wszelkich nieczystościach seksualnych? Gdzie o tym czytamy po raz pierwszy? Kiedy otworzymy pierwszą księgę Mojżesza, 19 rozdział, od pierwszego do dziewiątego wiersza, czytamy o Sodomie i Gomorze. Ponieważ chcemy co nieco powiedzieć o różnych nieczystościach związanych z tą dziedziną życia człowieka, to przypomina mi się wiersz, werset słowa, którym mówi Salomon, że to, co jest na świecie, już dawno było. To dzisiaj świat jest wypełniony różnego rodzaju rządzami. Nawet ku zwierzętom ludzie pałają dzisiaj miłością niepohamowaną. Ale te rzeczy już dawno były. Bo to czytamy w tej historii o Sodomie i Gomorze, że tam grzech związany z nieczystością seksualną był wylany na ulicę. Oto aniołowie przyszli do Lota. Jak zareagowała, czy pamiętacie, jak zareagowała ludność tego miasta? Wyprowadź tych dwóch mężów z tego domu. I to mężczyźni wołali, wyprowadź tych dwóch mężów, abyśmy z nimi współżyli. Jakiś to okropny grzech, jakieś to okropne zło, które napełniło Sodomę i Gomorę. Historycy powiadają, że na ulicach tego miasta ludzie współżyli seksualnie ze zwierzętami. Więc jakież wielkie zło wypłynęło na ulicę Sodomy i Gomory. Takiż wielki sąd spadł na to miasto z powodu nieprawości jego. Więc to jest taka, tylko nie będę czytał tej historii, znamy ją dobrze, ale jest to pewnego rodzaju geneza, skąd się to wzięło. Nieczystości w najbliższej rodzinie, o nich pisał Mojżesz. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swego ojca. Odkrył nagość swego ojca, oboje poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze swoją synową, razem z nią poniesie śmierć. Popełnili ohydę, krew ich spadnie na nich. Kochani, to są różne nieczystości, o których pisał Mojżesz, ale to wszystko jest i dzisiaj. To wszystko jest i w dzisiejszych czasach.
Mężczyzna, który pojmie za żonę swoją siostrę, córkę swojego ojca, także miał być zabity za to. Albo kazirodztwo, czyli małżeństwo albo współżycie seksualne wśród rodzeństwa, też miało być karane śmiercią. To też był występek, to też był grzech. Ale oto też homoseksualizm, który dzisiaj jest tak bardzo promowany. Homoseksualizm, który tak bardzo wylewa się na ulice miasta. I to już jest dzisiaj codzienność. Ja już spotykam na ulicach bardzo często chłopaków, którzy idą za rękę, całując się gdzieś po kątach na ulicy. To jest już bardzo, bardzo codzienne. To już jest codzienność. Najbardziej tragiczne jest to, że powstają zbory, kościoły dla homoseksualistów. O tym już mówiłem kiedyś, ale bodajże we Wrocławiu jest taki kościół, zbór, który jest jakby założony dla homoseksualistów, aby się czuli dobrze, aby mogli tam być zaakceptowani. Ja tego pojąć nie mogę. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. Ale także z udziałem zwierząt. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, o tym mówi trzecia księga Mojżesza, poniesie śmierć. Zwierzę także zabijecie. Kobietę, która zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby się z nim parzyć, zabijesz zarówno kobietę, jak i zwierzę, to także. Oboje poniosą śmierć i krew ich spadnie na nich. Kochani, to są grzechy, które może nie tak bardzo są obecne, ale wydaje mi się, że to wszystko tak naprawdę dopiero zaczyna się wylewać na świat. Boże Słowo mówi, że tajemna moc nieprawości już działa, ale jest jeszcze jakby zhamowana. Ale będzie dzień, będzie czas, kiedy to wszystko z pełną mocą się wyleje. I być może na ulicach takie rzeczy będą miały miejsce. Te grzechy wołają o pomstę do nieba. Tak jak grzechy Sodomy i Gomory wołały o pomstę do nieba, tak i te grzechy. Na wirusa HIV, wirus HIV czy choroba AIDS to jest największa konsekwencja tych wszystkich rzeczy. Ponieważ podam tylko takie statystyki, co 6 sekund na świecie osoba zaraża się wirusem HIV. A ten wirus HIV, który powoduje chorobę AIDS, tak zwaną, to jest konsekwencja właśnie nieczystości seksualnych. To jest właśnie konsekwencja ludzi, którzy współżyją ze zwierzętami, ludzi, którzy współżyją z innymi osobami, nie ze swoją żoną, nie ze swoim mężem. Tak bardzo się to rozprzestrzeniło, że co 6 sekund na świecie osoba zaraża się tym wirusem. Co 9 sekund na świecie umiera osoba z powodu tej choroby. Jak bardzo jest to powszechne. Około 33 miliony ludzi żyje dzisiaj na świecie z tym wirusem. Więc noszą piętno swojej winy już za swojego życia. Kilkaset milionów ludzi ma na ciele choroby weneryczne, które są także konsekwencją nieczystości seksualnych. Salomon pisze tak. Wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze są niż oliwa. I gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu. Mówi Salomon, który napisał wiele mądrości, a jednak ciekawe, że właśnie kobiety zwiodły jego serce. W każdym razie, tych mądrości nie należy się wyzbywać z powodu tego, co on uczynił, ponieważ to, co on napisał, jest aktualne i ważne. To jest wielka mądrość. Jeśli chcesz zachować życie, nie zbliżaj się pożądliwości. W sensie pożądliwości nie zbliżaj się, nie zbliżajmy się do żon naszych bliźnich albo do mężów naszych sióstr. Pewna historia, która,
którą napisał Salomon. Oto wyglądał swego czasu przez okno swojego domu. I pisze, patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika, mówi o cudzołożnicy, i zboczył na drogę ku jej domowi o zmierzchu, pod wieczór z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na placach, wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go i całuje z zuchwałą twarzą, mówi do niego, miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby, dlatego wyszłam, aby cię spotkać, gorliwie cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Choć upojmy się miłością aż do rana. Użyjemy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Kochani, delegacje firmowe są bardzo wielkim złem. Mówi się, że na delegacjach związanych z wyjazdami firmowych najczęściej dzisiaj zdradza się żony czy mężów. Ludzie jeżdżą na różnego rodzaju delegacje organizowane przez firmy tylko po to, żeby być poza zasięgiem swoich małżeństw, poza zasięgiem swoich żon i mężów. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. I to jest to, na co chcę zwrócić uwagę. To wszystko wygląda pięknie. To wszystko jest jak nęcąca oferta. Ale konsekwencja jest taka, o której pisze Salomon. Aż strzała przeszyje mu wątrobę. Jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie. Uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi. Nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Tak jak już powiedziałem, nęcąca oferta, niesamowita przygoda. Dzisiaj promuje się wakacje, gdzieś tam wyjazdy na wakacje, promuje się, żyj, używaj, współżyj seksualnie i tak dalej. Tego, o tym możemy czytać tak bardzo wiele, ale chodzi o życie ludzkie. Chodzi o życie ludzkie, o wieczność, chodzi o coś więcej niż tylko to, żeby sobie poigrać, pobawić. Człowiek, który cudzołoży, traci całą wieczność, traci życie wieczne. Człowiek, który pozostaje w cudzołóstwie, ograbia się z życia wiecznego. Ta chwilowa przygoda kończy się wiecznym potępieniem w piekle. Tylko chwilę trwa ta przyjemność, ale wieki trwa jego konsekwencja. Pan Jezus w pewnym momencie został poddany próbie. Przyszli do Niego faryzeusze, uczeni w piśmie i przywiedli cudzołożnicę. I kazali ukamienować. Mówili, takie oto kamienuje się według prawa, a ty co zrobisz? Pan Jezus powiedział, kto już jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci kamień. Żyjemy w czasie łaski. Choćbyś cudzołożył, choćbyśmy cudzołożyli, choćbyś trwał w bagnie, zawsze jest nadzieja. Możesz dzisiaj przyjść do Pana Jezusa i cała twoja cudzołożna, nieczysta przeszłość może być rzucona w niepamięć. Ale to nie działa w ten sposób, że jeśli ktoś pozostaje w cudzołożnym związku i w nim pozostanie na wieki, to może dzisiaj liczyć na przebaczenie, a dalej trwać w tym samym. No to się mija z celem. To się mija z celem. Nie można tak myśleć w ten sposób, że jeśli ja popełniam cudzołóstwo, przyjdę do Pana, przeproszę Go, ale dalej będę to czynił i czynił i czynił, ufając, że to, co uczyniłem, ma skutek już na całe życie, choć w tym cudzołóstwie pozostanę.
To by było przecież głupie myśleć, że jeśli dzisiaj kradnę i będę pokutował z tego grzechu i będę cieszył się zbawieniem, ale dalej będę kradł i kradł i kradł i cieszył się zbawieniem. No przecież to się mija z celem. To się mija z celem. Więc Pan Jezus powiedział: idź, kobieto, ja cię nie popełniam. Idź i nie grzesz więcej. Więc nie cudzołóż więcej. Nie bądź cudzołożnicą. I nigdzie nie przeczytamy w Bożym Słowie, że ta kobieta powróciła do swoich grzechów. Cieszyła się zbawieniem do końca swojego życia, bo nie powróciła do swojego cudzołożnego związku, do swojego cudzołóstwa. To jest moment, w którym możesz powstać ze swoich kolan do nowego życia. Ona powstała ze swoich kolan. Mogła spotkać się z kamieniami, które mogły lecieć w jej stronę, ale powstała ze swoich kolan. W jednej chwili odrzuciła w niepamięć swoją przeszłość, nie powróciła do niej i cieszyła się zbawieniem, które przyniósł jej Pan Jezus. Gdyby nie było Pana Jezusa w tym momencie tam, z pewnością by zginęła. Ale Pan Jezus jest i my możemy mówić dzisiaj, że On jest cały czas z nami. Więc jeśli twoje życie dzisiaj świadczy przeciwko tobie, twoja przeszłość, przyjdź do Pana Jezusa, przyjdź do Zbawiciela. On poda ci dłoń, nie rzuci w ciebie kamieniem, ale On ofiaruje ci zbawienie. I już więcej twoja przeszłość nad tobą nie będzie panować. Powiada apostoł Paweł raz jeszcze, to cytując: drogoście bowiem kupieni, drogoście bowiem kupieni, drogośmy bowiem kupieni, wysławiajmy tedy Boga w ciele naszym. A okazuje się, że nasze ciało ma wiele wspólnego z wysławianiem Boga, ale też ma wiele wspólnego z hańbieniem Jego imienia. Więc drogośmy kupieni, wysławiajmy Boga w naszym ciele. Wysławiajmy Go poprzez nasze czyny albo poprzez brak tych haniebnych czynów, jak cudzołóstwo. Tak jak już powiedziałem, cudzołóstwo zostało zawarte w dekalogu. Pan Jezus to powtórzył. Więc nie cudzołóż. Nie cudzołóżmy, nie cudzołóżmy. Ja to przykazanie pozostawiam tak tylko rzucone jako temat do głębszych rozważań w domach. Zastanówmy się nad tym głębiej. Rozważajmy może w oparciu o więcej fragmentów. Tak teoretycznie do tego podszedłem i myślę, że jest jakieś światło na to rzucone, na ten temat rzucone. To jest tak, jak już powiedziałem, dla mnie ten temat, to przekazanie chyba było najtrudniejsze do tej pory. Przede mną jeszcze trzy przekazania, ale to przekazanie jest dla mnie najtrudniejsze, najbardziej wymagające. Apostoł Paweł mówi tak, chyba apostoł Paweł, już teraz nie pamiętam, ale może któryś z apostołów, któryś z autorów, już nie pamiętam w którym miejscu, ale mówi: ty, który mówisz, nie cudzołóż, sam tego nie rób. Więc nie pozostawajmy obłudnikami. Ja modlę się, abym nie pozostał obłudnikiem, głosząc słowo o tym, aby nie cudzołożyć, aby samemu tego nie robić.